Dlaczego warto czytać poezję? Poezja przede wszystkim odzwierciedla nasze zachowania, nasze utrwalane wzorce kulturowe i dosyć często w poezji możemy odnaleźć samego siebie, sposób postrzegania innych ludzi, sposób na różnego rodzaju doznania cielesne i duchowe. Poezja zaspokaja głównie naszego ducha. Amen. Nie, jeszcze nie amen. Dlaczego warto czytać amen i fundament? Dlaczego warto czytać poezję? Poezja. Co jeszcze mogę powiedzieć? Grzesiu. Słucham ciebie. Jestem w niebie. Poezja to amnezja. Poezja to amnezja. To jest coś ładnego. Dla człowieka jak finezja, to dla ciebie zapomnienie, jak ty już czujesz to, co w cenie. Kiedy patrzę, tak jak widzę, to się czasem tego wstydzę, ale sam już o czym nie wiem, nie mówię. Wtedy sięgam po kiełbaskę. Koniec! Czyli można jednym słowem porównać... Jakie było pytanie, bo już... Dlaczego warto czytać poezję? Nie chciałem nawiązać do kiełbasa, ale tu nie wyjdzie. Jak kiełbasa za skutasa. To jeszcze nagrywa się, czy nie? Minuta 30. Nagrywa się przez cały czas. Dlaczego jeszcze warto czytać poezję? Może poezja... Czasami jest... alternatywą dla naszego życia, które przez cały czas goni, pcha przed siebie. No nie wiem już nawet co to... Michał już nic nie mówił.